Cześć, witam was serdecznie w 203 odcinku mojego Pograjmy. Pogadajmy z Garondem na temat ubiciu... Na temat ubicia... Nawet nieważne. O tym, że zabiliśmy smoka. Ja... U mnie jest nowości o drakonach. Dokładuj. Ogniennej drakony z wulkana na jugu больше не будет беспокоить вас. Это хорошая новость. Вот, возьми эти деньги. Надеюсь, они помогут тебе обновить твое снаряжение. В последнее время были еще нападения драконов? По счастью, нет. В настоящий момент они держатся вдалеке. Jezus, został tylko jeden. Głupio by było, jakby miał paść od jakiejś grupki żołnierzy, a nie od bezimiennego. Мне нужна информация о драконах. У меня есть чувство, что я пока нашел не всех драконов. Может, я что-то упустил? На западе находится обширная ледяная долина. Я не удивлюсь, если один из драконов скрывается там. Naładujemy oko Innosa. Ej, w ogóle zapomnieliśmy wziąć ten miecz Ferosa. A nie wiadomo, czy jak go nie oddamy czasem jeszcze raz. Znaczy, w sensie, że nie damy mu i jego nowej broni, i starej zamiast ten, to nie dostanie jakiegoś bonusu czy coś. Teraz obczajmy, w ogóle zrobimy sobie. Naprawimy oko Innosa. Znaczy, naładujemy je z powrotem. Dobra. Dobra, przyjaciele, teraz udamy się do kuźni, bo trzeba by było zrobić w końcu z tej orkowej broni sztaby żelaza, bo jakby to tak mogło być inaczej. Serio, nie reagujesz na ten? To poczekamy chwilę. No i w dzisiejszym odcinku i tak nie upolujemy ostatniego smoka, trzeba parę rzeczy porobić w czwartym rozdziale i ten wrócić się do Korini, coś tam posprzedawać. No wiecie, żeby tak wyjść w miarę na czysto, jeśli chodzi o czwarty rozdział. W ogóle mamy jeszcze do wykonania tą zgubę w ciemności, ale to jest swoją drogą. Boże, ile jeszcze będzie siedzieć przy tym ogniu? Daj spokój, stary, odejdź! Odejdź! O! No i pięknie. Nowa jednostka, jakaś bataszka, co nie? Widzicie to?
Którego zabiłem w sumie z jednego strzała, ale to jest swoją drogą. Tam ничего нет. Ничего. Больше ничего нет. Ojej, ale żem to za... Ja pierdziela, ale żem to spieprzył. O mój Boże, co za fail z mojej strony, masakra. Jeszcze pewnie nie wiadomo, ile jeszcze będzie znowu tutaj siedział. O, zobaczmy, czy możemy jakąś broń na ten... Sharpening Rusty. O, szkoda. No gdzieś tam żeśmy zaostrzyli, ale chyba żeśmy po prostu stalowy pręt, coś takiego. Kończysz? Stary, kończysz, błagam cię. A na oko i nosa mam załadowane? Dobra, czyli do końca jest załadowane, ok. No, zmieniła się animacja akurat teraz. Ale patrzcie, ściągło nam kuszę. No patrz, nie, kto był, kto by w to uwierzył. Dobra, lecimy tam szybko. Już dość czasu zmarnowaliśmy niepotrzebnie. No jeszcze pójdziemy oczywiście do wolnej kopalni zdobyć te notatki dla Nefariusa. No gdzieś tam dalej jeszcze porobimy sobie przy okazji. Ничего нет. Больше ничего нет. Ничего. Там ничего нет. Ничего. No nie, jeszcze to...
Ничего. Ничего. Больше ничего нет. Эй! Tutaj gdzieś leżał ten miecz, ale już nie pamiętam dokładnie gdzie. Больше ничего нет. Там ничего нет. Ничего. Там ничего нет. Там ничего нет. Ничего. Там ничего нет. Dobra, zgłupiałem. Może mam ten miecz Ferosa, ten Equa, ten na przykład miał ten Wataszka czy coś. Dobra, więc ten, raczej tej broni by tak nie osłabili, szczególnie, że ona już zadawała, no tu jest, dobra. No tu jest, 170, no to nawet ją dźwigli jej poważnie wrażenia. Szkoda, myślałem, że jeszcze by można było dać i dostać jeszcze jakiś bonus, ale... Dobra, poszukamy swojego jeszcze na Sengrata, ale raczej wątpię, żebyśmy go znaleźli. Możliwe, że jego ciało gdzieś znikło czy coś i... Tyle by z tego było, ale to jest swoją drogą. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie może być ten Sengrat. Jeszcze później będziemy go szukać, ale na razie nie mam jakoś ochoty na to. Może będzie tak fabularnie, że on się przeniósł na przykład do tego. Dało mu się uciec za palisadę, jest na przykład w obozie Bractwa albo tych paladynów. Możemy jeszcze się przeteleportować na szybki wypadek. Ale taka możliwość jest mało, co jest ten możliwa. Aczkolwiek jeśli bym sam do czegoś takiego doszedł, to by to było co najmniej imponujące. Для тебя сделать?
Raz nikogo tu nie ma, dobra. Przeniesiemy się w kierunku przełęczy do nowego obozu. A tam nasi ulubieni łowcy smoków, Sylwio i Bulko sobie siedzą. В чем дело? Здесь так холодно. Не понимаю, почему Сильвия настоял, чтобы мы шли именно сюда. Здесь есть множество других мест, где можно было бы поискать. Ох, будь я проклят. Ты тоже решил подзаработать? Я знал это. У тебя душа наемника. Послушай, если ты думаешь, что загребешь здесь кучу золота, ты жестоко ошибаешься. Я был здесь первым. Понял. Никто не хочет расставаться с награбленным. Ты сам сказал это. Исчезни! А что, если я не исчезну? Не строй из себя крутого, выскочка! Иначе тебя ждет такой же конец, как вот тех неудачников, лежащих в снегу. Это твои люди? Больше нет. Не такая уж большая потеря. Эти идиоты все равно мало что стоили. Что случилось с ними? Они не смогли пройти мимо этих ледяных гигантов. Те затоптали их. Если ты такой крутой, может, ты попробуешь? Почему ты не расправишься с ними сам? Давай, давай, не мели чепухи. По-моему, у тебя дрожат коленки. Что я за это получу? Не знаю, ну скажем, 1000 золотых монет. Как тебе это? Чем это тебе поможет, если я сделаю это? Тебе это все равно. Но отвечая на твой вопрос, скажу, я хочу попасть в этот ледяной район. К сожалению, на моем пути стоят эти чертовы твари. Что тебе делать в этом ледяном районе? Ты когда-нибудь перестанешь задавать вопросы, а? Хорошо, я скажу тебе. Там, за этими утесами, находится ледяная долина. Ты такое никогда раньше не видел. Там скрывается ледяной дракон вместе со своей ордой. Мне нужно это. Так как? Да или нет? Хорошо. Почему бы и нет? Тогда поторопись. Я не могу долго ждать. Dobra, no sobie oczywiście ten kazał sobie zabić te dwa lodowe golemy, co tam stoją, aczkolwiek tam jest napisane giganty, on o gigantach mówił, nie wiem do końca, czy to zmieniono stwory, czy co, jakby były tutaj jakieś olbrzymie lodowe golemy, by było fajnie, ale tutaj na razie widzę, że nic nie ma, więc o co chodzi? Ничего нет. Ничего. Больше ничего нет. No proszę, zamieszka tu banda orków.
Nie wiem, może można byś mu powiedzieć, że zabiliśmy te golemy. Jeśli by tak nie było, to by było trochę głupio, bo to znaczy, że idąc tu wcześniej, sam sobie zbugowałem ten zadanie. Aczkolwiek pamiętam, że jak... Twój путь чист. Ледяных гигантов больше нет. Отличная работа. Посмотрим, что там у нас есть. Минуточку. А как мои деньги? Всему свое время. Dobra, czyli w sumie tak jak zawsze, zapomniałem po prostu się popatrzeć do dziennika zadań, albo myślałem, no też myślałem w sumie, że może teraz się dopiero pojawią te golemy, wcześniej były inne i tak w sumie, no w sumie zmarnowałem przez to trochę czasu, ale to już twoją drogą. Jednej rzeczy nie rozumiem, dlaczego tu nie dali tych ulepszonych jaszczuroczłeków, co nie? Smoczych jaszczureczek, jakby ich tam nazwać. Больше ничего нет. Что-то обстановка там не очень нравится. Будет лучше всего, если ты пойдешь вперед, а я пойду за тобой. Сначала я хочу увидеть свои деньги. Когда мы завалим дракона, у тебя будет столько денег, что не сможешь унести. Я хочу получить свои деньги сейчас. Либо ты пойдешь впереди меня, либо мне придется разобраться с тобой. Ты боишься? Чушь, хватит болтать, иди вперед. Я не собираюсь делать всю грязную работу за тебя. Трус. Сам здесь хуже. Teraz trzeba się zorientować, gdzie są niby te... Gdzie jest ta skrzynia, co ten mówił o niej Cliff. Bo nie pamiętam dokładnie, jak to miało być. Tutaj, czy gdzieś indziej. Tu jest jakaś skrzynia. No, dobra. Tutaj jest. Okej. Okay. Ничего. Ничего. Там ничего нет.
O, ale fajnie, nawet tego chwyciło. Ничего. Там ничего нет. Ой-ой. Ничего. Больше ничего нет. A, zamugowałeś się akurat teraz ze strzelaniem z kuszy, masakra. Dobra. Chodź. Tam ničeho net. I jak już powtarzam i będę powtarzał, naprawdę zajebisty mod. Twórcy naprawdę się tutaj postarali, zapewnili nam niesamowitą rozgrywkę, urozmaicili naprawdę lore gry. Ten, w sensie, no w sumie lore modyfikacji, co nie, ale na swój sposób tak właśnie rozwijając świat Gothica, co nie. Там ничего нет. Больше ничего нет. Ничего. Там ничего нет. Ничего. Там ничего нет. Больше ничего нет. No, naprawdę. Moi drodzy, zrobimy sobie tutaj małe cięcie. Dobra, jestem. Ничего. No, tutaj jest nasz ulubiony smok. Czyżby nie strzeszyli tutaj orków? Fajnie by było. Przynajmniej jedna lokacja, w której można się przejść spokojnie. No, chyba faktycznie nie ma tu orków. No, dobra. Punkt dla nas. No to idziemy na tą przełęcz.
O, fajnie, tutaj też nic nie ma. Poszukamy teraz tej skrzyni, o której nam mówił Nefarius. Nie pamiętam, gdzie ona była, ale trochę pokombinujemy i na pewno ją powinniśmy znaleźć. Ojej. No. To już mamy. Teraz ją obczajmy, co tutaj jest. Aha, dobra, nie można tego przeczytać. Nie ma sprawy. A nie, nie w tą stronę, tam jest przecież tylko ten. Wziąłem z tego? Dobra. Już możemy wracać. A, znowu się zmienia animacja, bezimienny, bezimienny. Ty jajcarzu. Dobra. Teraz nie wiem, czy idzie dobrze, ale zobaczajmy tu zaraz. A, chyba, że tutaj. No. Dobrze, że się w miarę szybko zorientowałem, bo jeszcze by było trzeba niepotrzebnie nadrabiać drogi. No przykro mi, że tak w jednym ciągu nie zabijemy tych wszystkich smoków, no ale trzeba inne rzeczy porobić, nie sądzicie?
No błagam, nie, mam nadzieję, że mnie nie wywali. A, świetnie. No teraz już mamy na szczęście tyle siły, że nie musimy się przejmować tym, że nam... O! Słyszeliście? No pewnie. Dobrze słyszałem. Matkowy zjadowca. Kto by się spodziewał? Chodź tu. Walczę na równej powierzchni. O! Świetnie. Dobrze wykonałeś swoje zadanie. Fajnie by było, teraz jakbyście wrócili do swoich tych miejscówek stałych, ale to jest swoją drogą. Я нашел твой рецепт. Правда, он был не в свободной шахте. Это не так важно. Давай его сюда. Отлично, это он. А что это за рецепт? Тут описан способ приготовления очень могущественного зелья. Его называют ледяной покров. И что оно делает? Оно способно уберечь тебя от воздействия сильной магии. Звучит неплохо. А я могу им воспользоваться? Сам приготовить ты его не сможешь, но в благодарность за найденный рецепт я помогу тебе. Принеси 2 сердца огненного голема, 3 жемчужины и 5 бутылок грога, и я приготовлю тебе это чудесное зелье. Приготовь мне зелье. Хорошо, подожди минутку. Вот, держи. Только используй его с умом, ибо в твоих руках воистину настоящее сокровище. Dobrze, dostaliśmy potężny napój od... No i znowu zadanie znikło. Dostaliśmy potężny eliksir od Nefariusa, znaczy receptura odnosiła się do potężnego tak, mikstury znawanej lodową osnową, czy jakby to tam nazwać, która ochroni cię przed potężną magią. No i że Nefarius nie może, nie jesteśmy w stanie sami przygotować tej mikstury, ale Nefarius może ją dla nas zrobić pod warunkiem, że przyniesiemy mu 3 perły, 2 serca ognistego golema i 5 butelek grogu. No i zaraz zobaczymy, jak, co ta mikstura daje. O! To tak na stałe? To fajnie. Wow. Fajnie. Fajnie, naprawdę fajna mikstura. Opłacało się zrobić to zadanie. Przeniesiemy się do jaskini Sagity. W ogóle ciekawi mnie kwestia, bo tam bezimienny chyba powiedział Nefariusowi, że znalazł twoją miksturę, chociaż co prawda nie było jej w wolnej kopalni, ale przecież my ją znaleźliśmy w wolnej kopalni, także nie rozumiem do końca tego tekstu. Ej, ty! Jak tam mój napitek? Вот. Спасибо. Dobra. Zdało się trochę ten. Podrasowaliśmy. Prześpimy się do rana.
Teraz damy Basterowi znowu te, robić nieostwora. Pewnie jeszcze się jakieś znajdą, ale no, to możemy mu dać to, co teraz mamy. Tylko jeden róg miałem, dobra. Boże, tu znowu te ścinki. A. Что-нибудь нужно? Могу ли я что-нибудь... Ты как себя тримешь? Все в порядке. Да, спасибо тебе. А теперь иди. Со мной будет все в порядке. Добро. Тут есть гром? Да. Спару тих мыслей бы себе тут нароило. No i świetnie. Co mi tutaj zostało? Smocze jaja, zguba w ciemności, łowcy smoków, grupy orków, polowanie na smoki. Dobra, zapiszemy sobie i spróbujemy się przenieść do... miasta. Jak będzie lag, to trudno, jak nie będzie, to też... to po prostu skończymy sobie na tym grę, bo i tak już mamy parę minut zapasu zrobionego. Chyba dawno nie było aż tak dwóch ostatnich odcinków takich długich. Dobra. To na tym sobie, moi drodzy, zakończymy odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Cześć!